Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować rogale świętomarcińskie, czyli rogale nadziewane masą z białego maku marcepanu. Jest to tradycyjny przysmak z Poznania i niektórych części Wielkopolski, ale zajada się nimi cała Polska. Do dzieła! Moi drodzy, rozpoczynamy zabawę od przygotowania zaczynu drożdżowego, czyli ucieramy 40 g świeżych drożdży z łyżką cukru i czekamy, aż drożdże przejdą ze stanu stałego w stan ciekły i dodajemy wtedy 3 łyżki ciepłego mleka oraz 1 łyżkę mąki pszennej typu 450. Za pomocą rózgi bardzo dokładnie trzepiemy, łączymy wszystko. Musi być prima sort i wtedy dopiero przykrywamy to ściereczką, odkładamy w ciepłe miejsce i zostawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. I w tym czasie możemy zająć się innymi rzeczami. Dopowiem tylko, że wszystkie proporcje składników znajdziecie w opisie filmu lub na blogu chilloutzgrillem.pl. W tym momencie możemy zabrać się za resztę składników ciasta. Przesiewamy dość dokładnie mąkę pszenną. Najlepiej przesiać ją 2 razy dla świętego spokoju. Następnie dodajemy cukier brązowy. Jeżeli macie większe grudki, rozgnieś je widelcem. Dodatkowo wlewamy roztopione masło. Wbijamy również jedno jajko kurze wielkości L. Do reszty składników dolewamy ciepłe mleko o zawartości 3,2% tłuszczu i wszystko wstępnie mieszamy. Z grubsza tak trzeba zamieszać. Dodajemy szczyptę soli. Na koniec wlatuje zaczyn drożdżowy, który pięknie nam urósł. Wszystko z grubsza jeszcze raz łączymy i wkładamy misę do robota i przez 10 najbliższych minut robot będzie wyrabiał ciasto. Jeżeli nie macie robota, to czeka Was 15-minutowa zabawa na stolnicy. Po upływie ustalonego czasu przekładamy ciasto na stolnicę opruszoną mąką i jeszcze chwilę ugniatamy ręcznie, starając się uformować ładną kulkę. Ciasto mniej więcej tak powinno wyglądać i jest ono gotowe na odpoczynek. Miskę posypujemy mąką. Wkładamy naszą kulkę ciasta i jeszcze mała garstka mąki leci z góry. Przykrywamy ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce na 90 minut, aby ciasto podwoiło swoją objętość. Moi drodzy przyjaciele, zobaczcie, jak przepięknie nam ciasto wyrosło. Przerzucamy je teraz na stolnicę opruszoną mąką i jeszcze chwilę ugniatamy, formując ponownie ładną kulkę. Następnie dzielimy na dwie części. Jedną porcję zostawiamy na desce, drugą z powrotem przekładamy do miski, przykrywamy ściereczką, aby nie wyschło. Pozostałe ciasto na stolnicy rozwałkowywujemy na grubość około 2-3 mm. Powinien wyjść nam prostokąt mniej więcej o wymiarach 40 cm na 20. Do tego dążymy. Zaokrąglone końce odcinamy. Kolejnie za pomocą radełka z prostokąta wycinamy trójkąty. Co do wielkości, to kwestia Waszych upodobań. Ja robię wolną amerykankę.
lubię różnorodność, więc raz większy trójkąt, raz mniejszy, więc będą różnej wielkości rogaliki. O to właśnie mi chodzi. Starajcie się wycinać jednak te boki trójkątów bardziej proste niż u mnie. U mnie są lekko zaokrąglone, ale to nie szkodzi. I tak wyjdą piękne, pyszne rogaliki. Na tym etapie produkcji będziemy potrzebowali roztopione masło oraz masę marcepanową. Moi drodzy, wiem, że poszedłem na łatwiznę, na skróty i już kupiłem gotową masę z białego maku i marcepanu, ale niestety nigdzie w żadnym dyskoncie i sklepie nie było dostępnego białego maku u mnie na Zagłębiu Dąbrowskim. Pędzelkiem silikonowym smarujemy jedną stronę trójkąta, następnie nakładamy masę z białego maku i rozprowadzamy na 3/4 powierzchni ciasta, zostawiając górną końcówkę w spokoju. Podstawę nacinamy na środku, chwytamy ciasto, lekko je rozchylając na boki, rolujemy ku górze. Nadajemy formę rogalika i zabieramy się za resztę. Nie ma co czekać. Może to strasznie słychać i wygląda to w teorii, ale w praktyce prostota. Jak ja to zrobiłem, to każdy to zrobi. Każdy zroluje pięknego rogalika. Uformowane rogaliki przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy jeszcze na 30 minut, aby wyrosły. Po upływie tego czasu smarujemy nasze rogale roztopionym masłem i możemy tanecznym krokiem przejść do przedostatniego zadania, jakim jest pieczenie. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza i pieczemy rogale przez 20 najbliższych minut. W międzyczasie, kiedy rogale przebywają na wakacjach, przygotujemy posypkę. Garść prażonych orzechów laskowych należy drobno posiekać. O tak. Moi drodzy, i są one, rogale świętomarcińskie w swojej odsłonie na golasa. Teraz jeszcze należy tylko przygotować lukier oraz posypać obficie orzechami laskowymi i można przejść do konsumpcji. Ale zanim to zrobimy, jeszcze rogale muszą odpocząć, przekładamy je na kratkę i zostawiamy na 5-10 minut, żeby trochę jeszcze odpoczęły, zanim przejdziemy do ostatniego etapu. W miseczce znajduje się 200 g cukru pudru, do którego dolejemy 3 stołowe łyżki gorącej, a nawet wrzącej wody i za pomocą rózgi dokładnie, energicznie będziemy to trzepać, mieszać, aż powstanie aksamitny lukier. Lukier gotowy, więc za pomocą łyżki stołowej oblewamy obficie rogale, a następnie na ten lukier rzucamy porządną garść orzechów laskowych, które wcześniej posiekaliśmy i mamy gotowe rogale świętomarcińskie. Kochani, częstujcie się rogalami. W tym miejscu chciałbym Wam podziękować za wytrwanie do końca. Zostawcie suba, jeżeli tego jeszcze nie robicie, łapa do góry, komentarz. Standardowo pod algorytm napiszcie, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Piona i do następnego. Elo!